Cześć, jestem Klaudia Tokanom, no i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Przedstaw wzór elektronowy kreskowy na tlenek wodoru H2O2, a następnie zaznacz wiązanie chemiczne, które odpowiada za nietrwałość tego związku chemicznego. Napisz wyrównanie reakcji rozkładu nadtlenku wodoru. Ok, zaczynamy od tego, że tu mamy coś takiego jak mostek tlenowy, dlatego jest to nietrwały związek chemiczny. I wygląda nam to następująco, że mamy wodór, który łączy nam się oczywiście tutaj jedną kropeczką z tlenem. Tlen ma tutaj swoje wolne pary elektronowe. On nam się tu jedną kropeczką łączy z tlenem. Hop, ma swoje wolne pary elektronowe. I tutaj łączy nam się z wodorem. No to teraz wystarczy połączyć połączenia. Zaznaczamy, dlaczego jest nietrwały. Tutaj mamy mostek tlenowy. OK. No i mamy napisać wyrównanie reakcji rozkładu. Zatem mamy H2O2 i nam się to rozkłada do H2O i O2. Co zauważamy? Że tutaj mamy trzy tleny, tu są dwa. Zawsze zaczynamy tam, gdzie mamy nieparzystą ilość pierwiastka. Tutaj dajemy dwójkę. Tym samym sprawiliśmy, że teraz mamy cztery te wodory i zwiększyliśmy ilość tlenów, bo mamy ich też cztery. No to jak damy tutaj dwójkę, to wszystko nam się zgadza. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.